Hej, witam wszystkich, z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Sekiro Shadow Die Twice, czyli Cień umiera dwukrotnie, czyli taki poradnik, jak tutaj przejść tą grę, jeśli ktoś kiedyś nie grał albo chciałby do tej gry powrócić, bądź się po prostu nie odbił, bo była dla niego za trudna, więc tutaj pokazuję, jak ją w miarę przejść, żeby było łatwo. No i w ostatnim odcinku pokonaliśmy tego pierwszego bossa, tutaj jest właśnie arena, tam widać walki z nim, tego demona na koniu Shaniichi Nagabura, coś takiego on się nazywał. Bodajże, nie znam japońskiego niestety, więc dokładnie nie powiem, taki boss na koniu, pierwszy taki ciężki boss. No i tutaj skończyliśmy w ostatnim odcinku i właśnie powiedziałem wam, że nazbieram sobie kasy. Nazbierałem właśnie 1000, mamy też 4 punkty umiejętności do wydania. 1000 kasy właśnie na leczącą tykwę kolejną, więc sobie kupmy ją od razu. Nasiono tykwy dokładnie. No i po to żeśmy tu przyszli, także mamy to kupione. No i teraz wrócimy się do naszej głównej bazy, żeby właśnie tą leczącą tykwę sobie ulepszyć. No i wydamy też te punkty umiejętności, które mamy. I myślę, że na razie, mówiłem, że wrócimy sobie do tych naszych wspomnień, ale myślę, że tutaj jeszcze pójdziemy naprzód. Jeszcze kawałek, nic nam się nie stanie, jeśli troszeczkę do przodu pójdziemy. I właśnie teraz sobie zdobędziemy umiejętności. Myślę, że możemy sobie zdobyć, co my tu mamy. Mam jakieś 2 nawet. Atak na linię. Tutaj mamy takie. Myślę, że możemy sobie na razie wziąć to na pewno, że więcej karma shinobi, że więcej będziemy dostawać tutaj w symboli ducha. I to jest też fajne, więc myślę, że sobie to dostaniemy, że przywraca żywotność po zadaniu śmiertelnego ciosu. Więc myślę, że sobie zostawimy teraz na to właśnie, bo tutaj będziemy potrzebować 5, mamy 2, więc sobie teraz w to pójdziemy, bardzo się to przyda na pewno. I podróżujmy do ważnego miejsca, do zaniedbanej świątyni, sobie damy tą tykwę leczniczą, sobie ulepszymy. No i będziemy dalej iść właśnie tą drogą, tutaj po pokonaniu tego bossa. Także tutaj do tej pani, tykwa lecznicza. Tak jest. No i fajnie. I teraz już mamy dobrą ilość, bo teraz już mamy praktycznie 4 te tykwy, to naprawdę można się już bawić. Dobra, nie do ważne miejsca, tylko do tego i do brama zamku w Ashinie. Kontynuujemy na razie przed siebie podróż. Myślę, że potem wrócimy do tego naszego wspomnienia, ale na razie możemy iść do przodu. No i dobra, otwieramy bramy zamku. Znaczy no, właściwie nie zamku, tylko po prostu bramy tutaj, żeby się przedostać w dalsze rejony. No i tutaj mamy jednego gościa. Ale jeśli on jest sam, to my go zabijemy. To nie ma się w ogóle zdąży poruszyć. Tak jest. Chyba się nie spodziewał, że ktoś tu przyjdzie. Dobra, tutaj mamy już dużo ludzi. Ale my sobie, słuchajcie, pójdziemy tutaj, bo właśnie potrzebujemy zabić do misji NPC-a tych właśnie tutaj oto ludzi, co tutaj, znaczy ludzi, no tych oto tutaj są. Black Hat is fighting like a demon by the Serpent Valley side. Then that's where we're going next, but keep your wits about you. Borsuk, czarny kapelusz. Ale właśnie mamy tutaj tych zabić, dostaliśmy misję, żeby pozabijać właśnie tych ludzi w kapeluszach ostatnio. To też sobie teraz zrobimy, podejdziemy do tego, zanim się w ogóle skapnie. Trzeba ich pozabijać. O, dostaliśmy czarny proch. Dobra, bijemy tego. Jak widzicie, on ma kapelusz, więc wcale nie tak łatwo z nimi walczyć. O, tutaj jest drugi, który w nas strzelał czymś. Dobra, załatwiony. Przebijmy go. No i jeszcze jeden w tym kapeluszu został, no. Z nimi walka jest o tyle trudna, że oni rzeczywiście mają ten kapelusz i trzeba ich tam w miarę od tyłu. Jeszcze mamy stany anomalne, czyli wdepnęliśmy w truciznę jego. Dobra. Wyleczmy się, bo zaraz zginiemy. No trzeba podejść ich od tyłu, tych gości z tych trucizną, bo oni wtedy nie mają tego. No patrzcie, jak się broni. O, i teraz mamy moment. No patrzcie, jak się szybko odwrócił, no. O, dobra, zginęliśmy, ale to nic, to może on odejdzie kawałek od... Na samym się przewrócimy do życia i wtedy go po cichu zabijemy.
dobra, nie chcę, ale teraz mamy chwilkę. No i tak też można, będzie na pewno łatwiej niż jakbyśmy go mieli bić. Widzieliście, że ten kapelusz jednak dobrze mu pomaga. No i super, załatwieni. I możemy jeszcze podnieść kolejną granulkę. Także dużo nie straciliśmy. Czy tu ktoś jeszcze będzie, czy to o tych dwóch tylko chodziło? Chyba tylko o tych dwóch. Tutaj nikogo więcej nie ma. Bo tu już są normalni przeciwnicy. Dobra. Ja bym nie chciał tutaj zginąć, więc może się wyleczę. Zabijmy pieska. Dobra. No i okej. Dobra, nie będziemy iść dalej, bo wrócimy oddać tą misję wpierw. Żeby tutaj ją potoczyć dalej, że tutaj pokonaliśmy tych kapelusza, gości. Że idziemy tutaj z powrotem. No i teraz już będziemy mogli dalej na pewno kontynuować, bo to już najważniejsza rzecz, którą mieliśmy zrobić. Także lecimy, lecimy. No i dobra, i tutaj stoi. Z tobą mamy pogadać. Yes. I knew you had a talent for killing. Wonderful. I dostaliśmy ezoteryczny tekst Ashiny, instrukcje objaśniające szkołę walki miecze maszyny, czyli nowe umiejętności będziemy mogli sobie rozwijać w skrócie. It's our school of fighting. But you just win your battles. I hope it can be of assistance with your rat hunting. A coś jeszcze? About the way it's our school of fighting. You just win your... I hope. Dobra, czyli tyle na razie. Także zrobiliśmy ten fragment, możemy ruszać dalej. No i dostaliśmy ezoteryczny tekst Ashiny, czyli kolejne punkty właśnie umiejętności. Bardzo spoko. O, naprawdę tutaj można wydawać, a wydawać tych punktów na jakieś nowe techniki walki. No wszystkie są przydatne. Myślę, że jest okej. Czy na razie odpoczniemy. Możemy też zobaczyć, jak wyglądają po prostu te też takie coś, czyli że co do Ishimonji. Potężnego ciosu mieczem z nad głowy. No i potem kolejne jakieś rzeczy. No całkiem okej. A na razie my odpoczniemy. I okej, ruszamy. Dobra, załatwiony. Jak widzicie, nie zwiększyło to bardzo tych symboli ducha, bo tylko do 16, albo po prostu ja mam na razie tylko 16. Więc... szału nie ma. Okej. I tutaj z góry załatwimy tego. Tego. Okej. I tego. Najpięknie. No, troszkę życia straciłem. Myślę, że granuleczki sobie użyjemy. Szkoda tykwy. Tutaj mamy kolejnych dwóch. Sobie ich zabijemy. Tyk. Oj, tyle tak naprawdę. Teraz mamy tak, możemy iść prosto, ale jak widzicie, tutaj też mamy jakąś odnogę. Sobie tutaj skoczymy. Jak widzicie, tędy też można wejść. No i jest tutaj też symbol ducha. Czyli maksymalnie mamy 16. No jak widzicie, tutaj jest... widać wszystko, co się dzieje, czyli nie trzeba wchodzić główną drogą, można sobie, o, tutaj nawet zeskoczyć. I tutaj jeszcze jeden wyszedł, nie wiem skąd on się wziął, to go zabijemy. No i tak to wygląda. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię właśnie to, te Kiro, że można tak się fajnie skradać. Okej, tutaj widzicie, mamy tego wielkiego, to zabijmy wpierw tego. Potem tego dużego trzeba zabić, by się nie skapnął. Dobra, nie skapnął się na szczęście. Jeszcze jest jeden. Okej. Możemy to zrobić sprytnie, czyli nie musimy z nimi wcale walczyć, tylko możemy zrobić... znaczy, możemy też sobie z nimi zawalczyć, dlaczego by nie. O, zabijamy tego. I został tylko ten wielkolud. No chodź tu.
Okej. Dobra, i już po nim. Troszkę nas walnął, ale też bez przesady. Możemy użyć w sumie kolejnej granulki, żeby się być w miarę na full HP cały czas. I dobra, ładnie załatwieni, tak naprawdę bez żadnych problemów. Tutaj jeszcze możemy sprawdzić, czy tutaj czegoś nie ma, ale chyba nie. Ja mogliśmy to w ogóle też bokiem przejść, nie byłoby najmniejszego problemu, nie musielibyśmy walczyć. No ale jednak walka jest wręcz wskazana, żeby tutaj zdobywać punkty, umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tutaj coś jest. Jest oczywiście. Złom żelazny, no czyli przedmiot potrzebny do ulepszania, czyli się na pewno przyda. Tam w ogóle jakaś kolejna lokacja. Oddali. Garść popiołu, a powiedzmy, że się może do czegoś kiedyś przyda. A tutaj możemy górą iść. We're really planning to use that thing in the battle. I know. But what choice do we have? Desperate times call for desperate measures. We're in no position to worry about what others might think. Yes, but hey, keep it together, soldier. Keep talking like that and they'll put you on its detail. And when it's mad, it doesn't discriminate between friend or foe. No i tutaj mówią o jakiejś tajnej broni, którą mają, której sami się boją, więc no musi być potężna. Zresztą zaraz zobaczycie, co to będzie, bo będziemy z tym walczyć. Tutaj od razu powiedziane było i zaraz dokładnie będziemy z tym właśnie walczyć. To będzie taki wielki byczek. Nie kojarzę, żeby on był trudny. Ale spróbujemy, zobaczymy, jak nam pójdzie. No i właśnie wychodzi płonący byk, jak widzicie, ma tylko jedno życie. Ała. No to było mocne. To było też mocne. No i patrzcie, śmierć od razu. A dajcie nam się skupić trochę na tej walce. No dajcie mi chociaż wstać. Dobra. Taktyka jest taka, żeby go bić tam w tyłek bardziej. I przeskakiwać nad jego atakami w miarę i jest git. Gdzie on jest raczej szalony, więc tutaj trzeba tak znaleźć taki moment, kiedy on będzie po prostu się zatrzyma. Okej. Zaczęliśmy płonąć. My się... Okej, teraz mamy chwilę. Jak widzicie, strasznie biega dużo. Trafiło nas to. Oj, kurczę, niedobrze. No i znowu zaczęliśmy płonąć. Wiem, że teraz nie spłoniemy, więc będzie problem, więc może granulka. Jak widzicie, on bardzo dużo lata. Trzeba go trochę tutaj wytrącić z równowagi. Jak widzicie, bardzo dobrze się sprawują TT na niego. Dobra, niestety chyba zginiemy. No. Ale jak widzicie, nie było źle tak naprawdę. Da się go łatwo pokonać, więc spróbujemy zaraz jeszcze raz. On głównie biega, trzeba właśnie ustawić w miarę w niego, na jego tyle. I jakoś to będzie szło. Jesteśmy tutaj. A tutaj oczywiście przeciwników sobie w miarę odpuścimy, tylko tego załatwimy. Tych dwóch też trzeba będzie załatwić. Albo nawet nie, jeden wystarczy. To przejdziemy, już nas tutaj nie znajdą.
Dobra, mamy to. No i tutaj też przeskoczymy po prostu. Dobra. Chodźmy tu jeszcze raz. Weźmy sobie cukierka. I spróbujmy. Dobra. Dużo bieganiny na pewno z tym byczkiem. Najwyraźniej się nie chce zatrzymać. Spróbujmy go. O właśnie, trochę zdenerwować. Jeszcze raz. Dobra. Oj, ale mnie trafił tutaj. Na pewno się tak nie powinienem dać trafić, no ale się dałem, no trudno. Ej, bardzo źle to zagrałem, no ale nic, mamy jeszcze troszkę, że tak powiem, życia, czasu. Dobra. Dobra, weźmy. O właśnie. Teraz się tym razem się nie wystraszył. No i niestety jesteśmy znowu w płomieniach. Więc trzeba się będzie zaraz tutaj leczyć. Ajajaj. No nie, dobrze, znowu nas zatpił. No nic, to spróbujemy trzeci raz. Dobra, przebiegniemy szybko i będzie git. Naprawdę dużo nie tracimy kasy, i tak nie mieliśmy, bo całą wydaliśmy wcześniej, więc jakieś 200 kasy to tam nic praktycznie. A to się nawet nie zatrzymuje, to idziemy od razu na bossa. O, poczekajcie, to jakiś przedmiot zostawiłem, a to go weźmy. Cukierek, ago. O, spoko, przydadzą się potem cukierki. Nawet nie wiem, czy na tego bossa by się nie przydał. Nie chciałem tego, nie ten przycisk nacisnąłem, ale to nic. Dobra, spróbujemy z montowanym shurikenem sobie zawalczyć. Wydaje mi się, że może być łatwiej. Aż zobaczymy. Czy rzeczywiście. O jaku, tutaj ci przybiegli. No dobra, na szczęście zginęli. No nie wiem, no na razie mu ta wytrzymałość w ogóle nie schodzi. Ja bym sobie go chyba w ogóle odznaczył. Wydaje mi się, że ta walka będzie łatwiejsza, kiedy się go odznaczy. Bo można wtedy za niego wbiegać, dokładnie. No zobaczcie. No. Więc tutaj polecam podczas tej walki to celowanie, to sobie odpuścić. No, celowanie tutaj w tej walce odpada. Zdecydowanie. Kiedy nie celujecie, jest łatwiej. No, chodź tu, byku. A też ten shuriken nie jest chyba najlepszy rzeczywiście. To spróbujemy tą petardą znowu. Jak widzicie, bardzo dużo biegania w tej walce. O, w końcu nas trafił. Znowu nas trafił, no, patrzcie, no. No i znowu nas trafił, no, kurczę. Tak będzie biegał cały czas, a my się dajemy trafiać.
Dobra, weźmy, pokryjmy tego, niech on się trochę wystraszy. Okej. Okej. Aj. Nie za dobrze tutaj poszło, ale to nic. Dobra, bijemy go mocno po prostu, tego byka. Ile się da. Ile fabryka dała. Dobra. I tak go trzeba w miarę po prostu cały czas tutaj wymijać. Okay, tutaj nas trafił niestety, ale to nie. Oj, no tutaj mogliśmy już nie dostać. No i zaraz będzie po nim tak naprawdę, zobaczcie, już upadł, także kończymy go. No i tyle. Tak to wyglądał, płodący byk. No polecam podczas tej walki sobie. Koralik modlitewny dostaliśmy, polecam sobie właśnie. Oj, patrzcie, drugi stopień leczenia Shinobi, czyli że więcej nam umiejętność bierna. Więcej się leczymy. No i tyle. Byka nie ma już z nami. Ała. Ale to było smutne, że mnie zabili takie dwa typy zwykłe. A się wskrzesimy, spokojnie. I teraz zemsta. No na szczęście to wskrzeszenie nas nic nie kosztuje, więc można było tak to zrobić. Tutaj mamy kogoś. For what do you pray? Oh, you there. Have you the Senpo Temple on Mount Kongo? A very special hole. Go on, thank. No i okej, coś jeszcze? Tyle powiesz. Dobra, to mamy w końcu możliwość odpoczynku. Odpoczywamy. Ile mamy w ogóle poziomów? 3, no to jeszcze 2 brakuje. Możemy iść tutaj prosto, możemy też iść tutaj w lewo. Tak naprawdę. No możemy też iść w dół, ale tam na dole nic nie ma. No pójdźmy sobie tutaj. Tam na dole będzie potem można fajne rzeczy robić, ale na razie, znaczy no, możemy tam w sumie pójść, to ja wam pokażę od razu o co chodzi. Bo tutaj możemy sobie oczywiście popływać, zebrać sobie symbole ducha. Ale największa tutaj zabawa jest, jeśli mamy możliwość sobie właśnie no widzicie, tutaj nic nie ma, kiedy możemy nurkować, no a my jeszcze nurkować nie możemy, także tutaj nic nie ma. I tutaj pod spodem też chyba będzie boss, z tego co pamiętam. A bossikiem będzie ten właśnie bez głowy, z którym jeszcze nie walczyliśmy, bo jest trochę za silny na ten moment. I mamy za mało konfetti, ale kiedyś na niego sobie pójdziemy. Dobra, to na razie chodźmy tutaj. Tutaj w tą odnogę, bo tutaj chyba ona długa nie była, z tego co kojarzę. Możemy iść jeszcze tutaj w lewo, no to chodźmy wpierw w lewo. No właśnie, tutaj jest tylko przedmiot lekka, sakiewka, sakiewki się zawsze przydadzą. Żeby troszkę sobie golda dorobić. Mamy tutaj przejście, możemy podsłuchać co mówią. He doesn't like that armor, and he sure didn't like me putting it on him. When a fight happens, it might come off easier than you think. Okej, czyli mamy tutaj jakąś informację o jakimś przeciwniku, który ma dużą zbroję i któremu można ją ściągnąć w czasie walki. Także taka ciekawa rzecz. I tutaj, jak widzicie, mamy przejście dalej i tutaj kojarzymy już tą lokację. To jest pierwsza lokacja, w której byliśmy w grze, to był się rozgrywał ten samouczek, taki śmieszny ala. Także tutaj wróciliśmy tak naprawdę, wielki powrót. O ty.
Dostaliśmy klucz do wartowni samurajów znajdujących się na terenie zbiornika w Ashinie, blisko studni, w której przetrzymywany był wilk. Okej. Okay. Tutaj mamy załatwionych. No i możemy iść tutaj w prawo, możemy iść też tędy. Możemy też tu iść w dół, także naprawdę dużo, dużo rzeczy, bo tędy chyba nie przejdziemy akurat. Ale możemy przejść górą. Tu jak widzicie jest przeciwnik z dzwonem i dużo piesków. Znałem się co zrobimy, możemy iść na się w dół, bo tu już dalej nic nie będzie na dole. Tylko głównie zbierzemy sobie te przedmioty co tu są. Także chodźmy. Tutaj jak widzicie zamknięte, tutaj właśnie byliśmy z tym naszym paniczem Kuro. Tutaj właśnie uciekaliśmy. Okej, mamy kolejnego tego z tą dyńką śmieszną. Dobra, teraz mamy szansę go trafić. Dobra, zabił nas, ale to w sumie lepiej. Bo myślę, że zaraz wskrzesimy. I go zabijemy. Okej. Zabity. Tutaj dostaliśmy jeszcze złom żelazny, więc spoko. I teraz tego dobijamy. Okej. No i pięknie. Tutaj możemy iść do góry, ale jeszcze tutaj na dole widzę, że jest przeciwnik, którego możemy zabić, więc robimy to. Super, załatwiony. I balon ducha Mibu, wypełniony wodą źródlaną. Jeśli ktoś szokuje ten i pomodli się skropieniem wody, będzie przez pewien czas większe szanse na zdobycie symbolu ducha. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i dobra, możemy iść dalej. Nie wiem, czy tędy się przejdzie. Nie. A, jednak się złapał, dobra. No te skoki są dość potężne. No nie wiem, czy pamiętacie już, no ale tutaj naprawdę był początek gry samej. Tutaj żeśmy działali. Okej. Tutaj przeskoczone, tutaj możemy iść dalej. No i właśnie tutaj działaliśmy. Mam jak widzicie dużo tych potężnych przeciwników, znaczy no, tych ogrów, troli. Tutaj widzicie drzwi zamknięte, a możemy sobie odpocząć. Posążku rzeźbiarza. No i możemy też pójść dalej, możemy też podsłuchać tutaj co mówią. Okej, dobra, możemy tutaj ruszyć. No nie wiem czemu ja przeskoczyłem nad nim, ja go chciałem zabić, no ale okej. Dobra, zatmy tego. Mamy jeszcze dwa pieski. Okej, załatwieni. A i możemy tutaj ruszyć do przodu. Tutaj jest taka opcja, żeby wszystkich wybić, żeby nas nawet nie zauważyli. Więc sobie tak spróbujemy to zrobić. Tutaj mamy wpierw gościa z łukiem. Już nas ktoś zauważył, ale nie wiem kto do końca. A ten z patelnią. O, to się wszyscy rzucą na nas. Ale my się spróbujemy tutaj przejść. A, ktoś nas zauważył jednak. O. No dawaj ten atak. Dobra, chyba że nie chcesz atakować, to my cię zaatakujemy. Też będzie okej. Dobra, idzie ten duży, to my się schowajmy tutaj. Też jest przedmiot, odłamek naczynia. Dobra, zatwiony kolejny. Możemy zatwić tamtego, bo tamten się w ogóle nie skapnął, że my tu jesteśmy. Aż ty.
Dobra, jednak się skapnęli, że my tu jesteśmy. I nas nawet zabili, ale to nic. To nic, to nic. My sobie zaraz tutaj wrócimy do żywych. Tego wybijemy. Pamiętajcie, najważniejsze to być ciągle w ruchu, tak naprawdę. Zabiony, kolejny. Dobra. Żeby tamten nie zauważył. Nie wiem, czy on nas widzi. Chyba nas widzi. To niedobrze. No, sobie cofniemy się tutaj. Gdzie trochę się gościu tam zawiesił. A to nic, my go zaraz tam załatwimy. Oczywiście po cichu. On już się zgubił. Także można go będzie zaraz tutaj po cichu załatwić. No i dobra. A i widzicie, na spokojnie, mimo że było bardzo dużo przeciwników od tyłu, każdego załatwiliśmy na spokojnie i mamy to. Mamy też granulkę. My też mamy garść popiołu. I możemy też iść do miejsca, gdzie zaczęliśmy naszą podróż. I właśnie tutaj. Tutaj mamy NPC-a nowego. Możemy go pozdrowić. Hey you. What? Oh, my name is Jin Simon Kumano. I've not seen you around before. I cannot. You cannot. I can. Your manners could use some work. No matter. If you are a shinobi. A coś jeszcze nam powiesz? Shinobi, someone playing the shamisen around here. I followed the sound and it led me. Nie słyszeliśmy. I thought since you're a shin. I don't know what. Ah, oh, please forget I ever. Coś jeszcze nam powiesz ciekawego? Shinobi. Dobra, to już nie słyszeliśmy. Ah, oh, please for. Okej. I możemy iść tutaj jeszcze kawałeczek dalej. A dlaczego akurat tutaj, jak widzicie, na dole jest przeciwnik? Jest to bardzo dla mnie ciężki przeciwnik i można na niego właśnie z góry naskoczyć i mu zabrać jedną falę życia, bo to oczywiście będzie boss. Więc skakujemy na niego i właśnie jedna kropelka życia mu poszła. To jest samotny fecht mistrz cieni. I walka z nim polega na tym, że on co pewien czas kopie i wtedy trzeba blokować. Albo atakuje właśnie, tak jakoś śmiesznie. O, śmierć. Kurczę, szybko nas zabił, bo nie mieliśmy wskrzeszenia. No ale patrzcie, no prawie się udało tak naprawdę. Tego fechmistrza pokonać. Także spróbujemy jeszcze raz. Szkoda, że tam wszystkich tych, co wybiliśmy, to się odrodzą. Ale to nic, pójdziemy sobie tędy. I nas nawet nie zauważą. Dobra. I wracamy do punktu wyjścia. Fajnie, bo jakby ten nam pomógł, jak już tu stoi, to mógłbyś nam pomóc tym gościem. No ale jak widać, nie jest chętny. Dobra, to idziemy na niego jeszcze raz. Najważniejsze, żeby na niego zeskoczyć, jeden sobie punkcik zawsze straci. No nie udało się tym razem. Okej. Okay. To jak widzicie, do niego kopnie jak nogą można sobie shiftować. Chyba nie wygląda do mnie za dobrze na razie ta walka, ale spróbujemy. Ała, ała, ała. No na to się w życiu nie powinienem dać trafić, ale się dałem. Bywa i tak.
Ała, zciachał nas mocno. O, się namierzanie zgubiło, ale to nic. Dobra, mamy jego nogę. Dobra. Obawiam się, że właśnie nam to nie wyjdzie. Szkoda, że właśnie nie naskoczyłem na niego, tak to byśmy mieli większe szanse. No ale to nic, to podejdziemy jeszcze raz w takim razie. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz. Oczywiście tutaj z przeciwnikami nie będziemy walczyć, tylko szybko pomijamy. Szkoda właśnie jest tylko, że od razu tam na tamtego nie poszedłem, a potem dopiero pozabijałem tych, bo byłoby lepiej. Ale dobra, zrobimy też to tak. To teraz, żeby mi się udało na niego naskoczyć w końcu. A nie tak, że gdzieś obok. Okej, okay, chodź tu. Dobra, może tak. O, dobra, czyli nie trzeba skakać, tylko trzeba po prostu na niego nakierować. No, znaczy nie skakać, tylko... Okej, okay, ten atak robisz. To jest łatwe, okej. Okay. Dobra, wyleczmy się. A no, stopnął. Dobra, raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Ale tutaj nas mocno bije tym ciosem. Dobra, ładnie. Całe kombo przyjęliśmy na tarczę, tak naprawdę. Znaczy no, na parowanko. No i chyba koniec. Pion jest tutaj. Dobra, kończymy. Pięknie, udało się. No w końcu. Wystarczyło naprawdę dobrze na niego tylko naskoczyć i po problemie. I dostaliśmy złom magnetowy i koralik modlitewny. Czyli bardzo fajnie. Tutaj możemy też iść, bo tutaj na początku gry właśnie nie byliśmy, a teraz można się tu dostać. Tu jest przedmiot i tu jest też zejście niżej, co ciekawe. I tu jest opuszczony loch, czyli nowa lokacja. I tutaj na dole też będzie przeciwnik, tutaj też jest on bardzo trudny. I ta lokacja ogólnie jest też bardzo trudna. Więc nie polecam wam na razie tutaj iść, jak jesteśmy na początku szczególnie gry. Więc ja sobie po prostu stąd pójdę. Tamten przeciwnik na dole też jest bardzo trudny. Też trzeba mieć boskie konfetti i specjalną tykwę, która leczy przed właśnie takimi upiornymi obrażeniami. Więc my sobie na razie stąd kulturalnie pójdziemy. Później tutaj wrócimy. Na razie możemy stąd iść. Najlepiej będzie, jak pójdziemy sobie do ogniska. Sam do naszego bożka. Żeby sobie znowu odpocząć, bo teraz nie mamy tykw leczniczych, więc będzie ciężko cokolwiek zrobić. Jeszcze sobie tego zabijemy. Dobra. I wracamy tutaj. Dobra. Odpocznij, odpocznij. Co ty robisz? Dobra, niech nas zabiją, niech sobie stąd idą. Się wskrzesimy zaraz. Nie wiem, dlaczego nie chciał odpocząć, tylko się przygnął do ściany nasz shinobi. No nie chciał ten wilk stąd pójść, ewidentnie. Dobra, teraz nie mogę do tego boczka. Ojej, kwa, za jakiej to przyczyny. Dobra, bo tu nie chcę zginąć z tymi przeciwnikami, no to bez przesady. Są łatwi bardzo. No i zginąłem, no jejku, ale tragedia. A mamy jeszcze jedno wskrzeszenie na szczęście, dobra. Całe szczęście, że jeszcze jedno wskrzeszonko. Dobra, koniec zabawy.
Eku, ale zrobił masowy atak, no ale dobra. Udało się. Na szczęście. Dobra, odpocznijmy. Starczy tego dobrego. Dobra, idziemy tędy. I idziemy kawałek dalej. Tego wpierw. Teraz tego. Bierzemy oczywiście od nich kasę. Idziemy tędy. Teraz oczywiście z wszystkimi nie będę walczył, tylko jeszcze tego zabijemy. Ten nam będzie przeszkadzał. Strzelec. Tu jest jeszcze jeden strzelec. O, o, się wbiłem źle, ale no nic. Może się nie skapną. O, tamten się skapnął duży, ale to... Ale to nic. Tak powiem. Teraz sobie przejdziemy tutaj, przejdziemy boczkiem, tak jak zaczynaliśmy grę. I tam na końcu będzie bossik, właśnie. Dobra, idziemy dalej, tych sobie zostawiamy. O, ale żem skoczył. Oj, poszło trochę życia. Dobra, tutaj musimy tak. No dawaj, leć, leć. Oczywiście to nie będzie boss, tylko mini boss, ale sobie z nim zawalczymy. Okej, okay, let's go. A plan jest taki, żeby sobie wejść tutaj. Tutaj, jak pamiętacie, tutaj był ten panicz Kuro, nawet jest jego ostatek. Okej, okay. Czy takie coś. No i tutaj widzicie, już nic nie ma więcej. Tylko na zewnątrz jest jakiś przedmiot, to sobie zaraz go weźmiemy, ale wpierw trzeba pokonać tego oto pana. Że nam się go uda podejść, żeby się nie skapnął. Dobra, i jeden punkcik poszedł, także mamy... Ojejku, jakie ma długie imię. 7 włóczni, Ashiny, Shikobuyu, coś tam, coś tam. Bardzo potężne ataki ma, jak widzicie. A, taki atak robi, to trzeba przeskoczyć nad nim. Aj, tutaj mogłem oczywiście zrobić właśnie tak wtedy z tym atakiem jego, a nie zrobiłem tak. Dobra, zabił mnie, ale to nic. On trochę odejdzie, zobaczymy, czy nam się uda go przebić jeszcze raz od tyłu. Chyba nie, no to by było za łatwe akurat, się zgadzam. A, nie wiem dlaczego go nie nacisnąłem shift, żeby właśnie jak tą piką rusza, to żeby go tam skontrować nie zadziałało. Nie wiem dlaczego w sumie, no ale może za wcześnie to nacisnąłem. No to nic, podejdziemy sobie na typa jeszcze raz. O, esencja mroku zauroczony, gdzieś ten tam cały czas rozbrzmiewa zabolały kaszel. I wojenny kramarz. Dobrze, czyli właśnie mamy więcej ofiar właśnie tego muru. I mniejsza szansa na pomoc losu, no bywa. Tego zabijamy i właśnie możemy podejść do tego zauroczonego, bo to jest chyba on, chyba będzie to skaszlał. A, tylko on już sobie stąd poszedł. No szkoda, że sobie poszedł, bo byśmy teraz mogli z nim pogadać właśnie. No ale stwierdził, że ma dość, idzie sobie stąd. Bywa i tak. Jestem ciekawy, czy też pokonamy teraz tego przeciwnika. O, poczekajcie, w ogóle tu są drzwi. Użyto klucza do wartowni. O właśnie, dobrze, tu weszliśmy. Oho, dobra. Właśnie kojarzyłem, że do tego przeciwnika potrzebna była nowa proteza. I właśnie teraz ją dostaliśmy, więc wrócimy sobie na chwilkę do naszego
naszej głównej bazy i zrobimy sobie tą włócznię, bo tą włócznią można go rozbierać, tego gościa. W sensie, no tak jakby go zadawać obrażenia tą właśnie włócznią, taką. Odpocznijmy tutaj, żeby nas nie zaatakowali. Wrócimy sobie i pójdziemy go zaraz zabić. Tutaj musimy popodróżować do tego. Właśnie wtedy będzie łatwiej, bo będzie można jakby też mieć taką włócznię i go przedzierać. Dobra. I teraz właśnie idziemy do naszego rzeźbiarza, żeby nam dał to nowe urządzenie, protezy. Czy tam narzędzie. Jak widzę, kaszle dalej. Zamontuj nowe urządzenie, poprosimy. I będziemy tą wmontowaną właśnie. Super. Możemy coś ulepszyć. Aha, nie mamy kasy na wirujący shuriken i nie mamy tutaj sprężyny. Wirujący shuriken. Moglibyśmy sobie to kupić, żeby wzmocnić nasz shuriken, żeby był troszkę lepszy. Bo ten jest dość słaby. To możemy spróbować w sumie. Mamy jakiś ten? Jakąś sakiewkę? Dobra. Pięknie, to sobie dodamy to. No i poprosimy to. Teraz będziemy mogli sobie kującą włócznię ulepszyć, ale potrzebujemy aż 5 prochu. No to na razie nas ani trochę nie stać. I dobra, także zamieńmy sobie wmontowaną włócznię i zamiast tego wirujący shuriken. Pięknie. Teraz mamy bardzo ładne narzędzia. I ta włócznia nam się bardzo przyda. Tutaj do walki. Zamek w Waszynie i to będzie zbiornik w Waszynie. Tam podróżujemy. Dobrze, no to lećmy teraz na niego z naszą nową zabawką. A, i tutaj tak jak wcześniej, czyli tego tylko zabijamy. Lecimy tutaj od razu. Okej, tego też zabijemy. Zastanawiam się, czy właśnie korzystać z tej włóczni, ale możemy też spróbować z tego zmontowanego shurikena, co mamy teraz. Też mi się wydaje, że będzie dobry na niego, żebym tutaj właśnie tą wytrzymałość w miarę wytrącać. Może to nie będzie też głupi pomysł. Więc zaraz zobaczymy, jak tutaj tą walkę rozegramy. Dobra, do góry. Dobra, i tutaj stąd już powinniśmy, on zejdzie sobie, dobra, fajnie. Idziemy, zanim się kryjemy. I pierwsza faza jest, tak jak zwykle. Tak jak za pierwszym razem, żeśmy to zrobili, też tak było. Okej. Nie w tempo nacisnąłem shift, szkoda. Na tym trzeba przeskoczyć ewidentnie. O, teraz się udało, fajnie. Oj, gdzieś ty nas do domku rzuciłeś, co? Tutaj się nie chcę z tobą bić, bo to jest za mało miejsca ewidentnie. Wyłaź stamtąd. No wyjdziesz stamtąd, czy się tak już zaciąłeś? No jak ja mam tu z tobą walczyć? Wychodź stamtąd. W końcu wyszedłeś, tak? Miło z twojej strony. Okej. No i co teraz zrobisz? Okej. Fajnie. Okej, teraz poleciał i teraz go mogliśmy włócznią ładnie wziąć. Okej, nad tym trzeba przeskoczyć. Ajajaj, bo tak blisko, dobrze, ale mam jeszcze wskrzeszenie, to szybciutko, żeby mu za bardzo nie zleciało wytrzymałość. A, nie trafił. Okej, no i mamy go. Aj, pięknie. O to chodziło. I dostaliśmy kolejny koralik modlitewny. I troszkę kaski dał 117, bardzo ładna liczba.
Także mamy już trzy koraliki modlitewne, mamy złom żelazny, bardzo fajnie. I tam się mogliśmy jeszcze dostać na balkonik jakoś. Zobaczmy, jak tam na ten balkon wskoczyć. O, tutaj tak odzeskoczyłem. Widzicie? Dobra, jak ten przedmiot tam dostać się do niego? Ten, który jest tutaj za oknem. A, tutaj za oknem, dobra. Raczej nie tędy. Dobre pytanie. Domyślam się, że i tak tam nie będzie nic jakoś super ciekawego, ale... A, na razie chyba nie wiem, jak się tam dostać. Najwyżej sobie to zaraz sprawdzę poza nagraniem. Bo i tak już mamy bardzo, dość długi ten odcinek. Pokonaliśmy paru fajnych przeciwników, naprawdę. O, czekajcie, tu coś tam gdzieś wskoczyć. A, tu się da wskoczyć, dobra. Nie wiem, nie wiem dlaczego tego nie zauważyłem od razu. Nieważne, mamy kolejny przedmiot. Owinięty posążek z Izo. Mała figurka Buddy owinięta w czerwonym materiał z niezią w dłoniach w trakcie modlitwy, by przywrócić jeden z plot mocy wskrzeszenia. Oj, to bardzo istotny przedmiot, dlatego że potem będziemy mieć coraz więcej tych mocy wskrzeszenia, nawet dwie, są nawet trzy możliwe, więc naprawdę fajny przedmiot. No i dobrze, przeszliśmy bardzo duży fragment, zrobiliśmy całkowicie tą lokację, no i potem teraz będziemy mieć na ten zamek, ten wielki, co go tam widać. I tam odnajdziemy też pani Chakuro, więc będzie fajnie, będzie na pewno ciekawie, ale to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!